21 lipca wspominamy błogosławionego Franciszka Marię od Krzyża Jordan, prezbitera. Franciszek Maria urodził się 16 czerwca 1848 roku w południowo-zachodniej części Niemiec jako drugi z trzech synów w niezbyt religijnej rodzinie. Ochrzczono go następnego dnia, otrzymał wtedy imię Jan Chrzciciel. Od dnia pierwszej komunii świętej bardzo pragnął zostać kapłanem, jednak uniemożliwiała mu to bieda. Jego ojciec był pracownikiem najemnym u różnych pracodawców, a matka prowadziła dom i wychowywała dzieci. Po ukończeniu szkoły podstawowej w wieku 14 lat Jan podjął pracę jako malarz-dekorator. Pracował też przy budowie kolei. Pracę podejmował w różnych miastach Niemiec i Czech. W wieku 21 lat rozpoczął służbę wojskową, jednak szybko został zwolniony ze względu na stan zdrowia. Spotykając się z różnymi ludźmi, widział trudną sytuację duchową. Ograniczenie działalności kościoła, obojętność religijną ludzi, czasem nawet wrogość wobec kościoła. Jan był coraz bardziej przekonany o tym, że jest powołany do kapłaństwa. Zdawał sobie sprawę z tego, że jest opóźniony w nauce. Początkowo uczył się prywatnie u zaprzyjaźnionych kapłanów. Ostatnie klasy gimnazjum ukończył w Konstancji. Przedmioty ścisłe sprawiały mu trudność, ale ujawniły się jego wybitne zdolności językowe. Opanował 12 języków. W wieku 26 lat rozpoczął studia przygotowujące do przyjęcia święceń kapłańskich. W tym czasie, zgodnie ze swoim zwyczajem, regularnie przystępował do sakramentów świętych i dużo się modlił. W końcu 21 lipca 1878 roku przyjął święcenie kapłańskie, a następnie zgodnie z poleceniem biskupa wyjechał do Rzymu, aby kontynuować naukę. Między innymi studiował języki orientalne, syryjski, aramejski, koptyjski, arabski, a także hebrajski i grecki. Utwierdzał się wtedy w przekonaniu, że Pan Bóg oczekuje od niego, by założył w kościele nowe dzieło apostolskie, którego członkowie mieliby bronić wiary i przyczyniać się do jej ożywienia poprzez głoszenie wszystkim ludziom, że Jezus Chrystus jest jedynym Zbawicielem. Po powrocie z Rzymu rozpoczął realizację swojego planu. W 1893 roku wspólnota męska otrzymała nazwę Towarzystwo Boskiego Zbawiciela. Jako założyciel poświęcił się całkowicie rozwijaniu swojego zgromadzenia. To wymagało od niego wielkiego wysiłku, szczególnie kiedy musiał zmagać się z różnymi trudnościami organizacyjnymi, finansowymi i personalnymi. W 1888 roku Franciszek założył też zgromadzenie żeńskie, Kongregację Sióstr Boskiego Zbawiciela, zwane inaczej siostrami salwatoriankami. Franciszek członków nowo powstających zgromadzeń męskich i żeńskich wysyłał do pracy misyjnej w Europie, Azji, Ameryce Północnej i Południowej. Inspiracją do jego intensywnej pracy duszpasterskiej było pragnienie, by wszyscy ludzie na świecie dowiedzieli się o miłości Pana Boga. Nie tylko tego pragnął, ale sam dużo się modlił i dążył do własnej świętości. Znany był z dobroci, życzliwości, wyrozumiałości i gotowości do pomocy. Pod koniec życia Franciszek osiadł we Fryburgu w Szwajcarii. Schorowany zmarł 8 września 1918 roku w wieku 70 lat. Kościół ogłosił go błogosławionym 15 maja 2021 roku. Módlmy się. Boże, światło i pasterzu wiernych, Ty postawiłeś błogosławionego Franciszka Marię na czele Twojego ludu, aby go karmił słowem i kształtował własnym przykładem. Spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem zachowali wiarę, której nauczał i szli drogą, którą wskazywał. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.